15 lipca obchodzimy dzień bez telefonu. Czy w dobie smartfonów potrafimy jeszcze funkcjonować bez tego gadżetu? Teraz ja za chwilę odzwonię do ciebie. Tak, słucham. Dziś niemal każdy ma telefon komórkowy. Urządzenie jeszcze do niedawna służyło głównie do dzwonienia. Pierwszy prototyp telefonu powstał w 1956 roku i ważył 40 kg. Postęp technologii sprawił, że stał się urządzeniem wielofunkcyjnym. Głównie do dzwonienia, odbierania połączeń, no ale nie oszukujmy się, telefon to nie tylko telefon, to jest smartfon, internet, przeglądanie stron, komunikatory różne, portale społecznościowe, przelewy bankowe, no bajka dla dziecka czasem w samochodzie, jak jest problem. Tak naprawdę do wielu rzeczy służy teraz telefon i nie wyobrażamy sobie, mówię tak ogólnie, chyba funkcjonowania bez telefonu. Do czego? Do córek dzwonienia. Tylko? Tylko. Przeglądam pogodę i komunikuję się ze znajomymi. To odno sprawdzania pogody, jakieś wiadomości. Ale uważam, że też się da żyć bez telefonu i spokojnie byśmy sobie poradzili. Głównie do telefonowania i pisania SMS-ów. I do czego jeszcze? Internet. I te trzy rzeczy, podstawa. Robienie zdjęć, słuchanie muzyki, jak w autobusie jadę. Niektórym komórka zastępuje bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem. Zamiast się spotkać, dzwonimy lub piszemy SMS-y. Od kiedy jest telefon, to już nie ma takich rozmowy, żeby ktoś przyszedł na kawę, porozmawiać, tylko cały czas na telefonie. Także bez telefonu, tak bez ręki. Ja akurat prowadzę salon fryzjerski, więc codziennie spotykam się z ludźmi i ludzie są super, twarzą w twarz, także telefony super. Jak ktoś daleko i nie można się spotkać, ale twarzą w twarz nigdy nie zastąpi telefonu. Telefon komórkowy staje się zagrożeniem na drodze. Używany podczas jazdy samochodem lub rowerem może być przyczyną wypadku. No jak kierowcy rozmawiają przez telefon, no to niestety ich uwaga się wyłącza. Często na przykład tutaj na skrzyżowaniu się zdarza, że kierowcy rozmawiają przez telefon, jest znak stop, no i niestety zdarza się, że wymuszają pierwszeństwo. Często z telefonem nie są kierowcą, to często z telefonem w ręku widzę, jakże przechodzą też. Ja staram się wyłączyć telefon, to znaczy nie rozmawiać w czasie przechodzenia przez jezdnię. Fonoholizm to chorobliwe uzależnienie od telefonu. Objawia się tym, że ciągle używamy komórki i wpadamy w furię, gdy na przykład rozładuje się bateria. Najbardziej narażeni są młodzi ludzie, często zapominający, że istnieje życie poza ekranem komórki. Nadużywają tego, trzeba mądrze nadużywać. Trzeba wiedzieć, do czego służą. Mam sąsiada i on siedzi i cały czas ten telefon albo przy uchu, albo coś tam patrzy. Mój mąż też często zagląda na Facebooka. Telefony były kiedyś luksusem. Na jego podłączenie w mieszkaniu czekało się nawet kilkanaście lat. Te czasy minęły, a własne komórki mają nawet kilkuletnie dzieci i ludzie starsi. Tylko do rozmów, bo jestem antytalent techniczny. Ktoś do mnie dzwoni, szkoda, że przy sobie nie mam. No i ja sama mieszkam, no i dzwonię. A czemu nie odbierasz telefonu? Bo ja z sobą nie noszę. Światowy Dzień Bez Telefonu Komórkowego to nieformalne święto stworzone, byśmy przypomnieli sobie, jak jeszcze kilka lat temu ludzie radzili sobie bez tego urządzenia. Ciężko w to uwierzyć, zwłaszcza najmłodszym użytkownikom, którzy w dobie smartfonów nie bardzo są w stanie sobie to wyobrazić.